Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Endgame Polska Gra. Dzisiaj rzadko spotykany gość na polach bitewnych, zapomniana przez Boga czarodziejka na kule ognia, jak to się kiedyś mówiło, na kule szpiegule, frigore, co z łaciny oznacza zimno. Zapraszam. Had the evil from my dreams followed me at my heels? He seemed to have demons of his own. Postaci rozbudowane statystyki. Jeżeli chodzi o siłę, mamy tu kliknięte nic, jeżeli chodzi o zręczność, również nic, jeżeli chodzi o żywotność, totalnie nic, no i oczywiście cała reszta plejady punktów ląduje nam w energii, no ale jeżeli chodzi o rozbudowane statystyki, to tak to wygląda przy tym setupie, który ona nosi. Można się zastanawiać, o co tutaj chodzi, a chodzi tutaj głównie o damage z kulki. Lecimy dalej. Nie byłoby zaskoczeniem, jak przystało na czarodziejkę. W zakładce ogień klikamy sobie jeden punkt w ciepełko. Błyskawice, jest ona tutaj dobrze chytrze zrobiona. Zamierzam się nią nawet kiedyś duelować, pod to jest zrobiona, więc telekineza oczywiście musi być wymaksowana. Nowy boom, a teleport uzyskujemy z przedmiotu. Tak, tak, już się pewnie domyślacie, ona chodzi na Enigmę. No i oczywiście creme de la creme. Jest tutaj zimno, jak widzicie, nic nie mamy kliknięte w żadną jedną zbroję, to może oczywiście i na pewno wynika z tego, że będziemy to mieli z przedmiotu, a maksujemy sobie zamarzniętą kulę i jej synergię, czyli lodowy pocisk, i tutaj też oczywiście mamy 20 i na sam koniec mistrzowco we władaniu zimnem, absolutne 20. Lecimy dalej. Ale zanim polecimy dalej, ktoś pewnie mógłby się zastanawiać, gdzie jest reszta punktów. Otóż reszta punktów wylądowała tutaj, i to aż 16, dokładnie w zamieci. A teraz możemy lecieć dalej. I've been searching for you, Marius. At last I find you. It wasn't my fault. It was the Wanderer. Wyposażenie i skrytka. W skryteczce posiadam tutaj dosyć dużo, nawet plus jeden, można by powiedzieć, skillerków do zimna, oczywiście z życiem. Dodatkowe jakieś 20 do życia i do many. Pasek uderzenie śniegu, gdybym w przyszłości chciał sobie robić właśnie czarodziejkę na zamieć. I właśnie tutaj już mamy tą sytuację, gdzie przedmiot daje nam do zamrażającej zbroi plus 2, to nam w zupełności wystarczy. Reszta skillerków, jak widzicie, 20 do życia, jakiejś odporności, znowu do many. W zapasie trzymam tutaj dwa duchy, jeden do bu, drugi do oczywiście podmianki za Feniksa, który ona nosi, zaraz go pokażę oczywiście. Mamy tutaj wezwanie do broni i w razie czego zagładę, która oczywiście daje nam na mercu aurę święty chłód i powoduje to, że tu będzie po prostu minus 55, akurat tak wyrolowało, odporności wroga na zimno, dotyczy to oczywiście merca. W zanadrzu trzymam tutaj ładnie skraftowany amulecik, 2 do umiejętności czarodziejki, 10% szybsze rzucanie czarów, no i oczywiście siła, no i niwelowanie. Thunder Charma minus 50, przepraszam, plus 55 do odporności na zimno i resztę resków też daje ten amulecik. A jeżeli chodzi o postać, to mamy tutaj pochodnie 20x20, anihluska 20x20, małe skillerki, tak one właśnie wyglądają. Posiadam tutaj
2 do umiejętności zimna po 12% szybsze odzyskiwanie równowagi. Oczywiście nie mogło zabraknąć Sandermana na zimno. Jest bardzo łatwy do dostania. Mamy tutaj perfa 70. No i lećmy. Piasko, łazy, perfy, ale nie eteryczne. Takie są dużo, dużo tańsze, a wiadomo, że takie czarodziejki, no tarcza nie niweluje nam trucizny. Więc mamy tutaj 70% odporności na truciznę, to jest właśnie perf. Jak już wspomniałem wcześniej, mamy tutaj Feniksa, Aura 14, to nas interesuje. Mamy tutaj kolejny fajny kraftowany amulecik. Może nie 20% szybsze rzucanie czarów, ale popatrzcie, 29 do siły, plus 34% na zimno i 11 obrażeń idzie na manę. Pamiętajmy, że są to oczywiście obrażenia fizyczne. Mamy tutaj perfa. Woal skrzydeł nocy, perfa, chodzi oczywiście o resy, a reszta to 20 do zręczności i plus 6 absorpcji do zimna. Tutaj nie ma perfa, bo perf jest bodajże 9. No i creme de la creme, miara śmierci, perfik, 3 do umiejętności czarodziejki z wbitym oczywiście klejnocikiem perfem, właśnie 5 na 5, co daje nam plus 35 do obrażeń od umiejętności zimna. Fajnie jest. Mamy też oczywiście w zanarzu 40% do odporności na błyskawice i 34% do odporności na ogień. Bardzo fajny, bardzo właśnie fajniutka tutaj różdżka do soso. No i oczywiście nie mogło zabraknąć standardowych pięści maga. No niestety nie perf, 29 do obrony, ale może być. Mam tutaj 2 soje, bez tego ani już. No i oczywiście siatka arachidów. Zaś na W standardowo, i to we wszystkich czarodziejkach powymieniałem, to archoński kostu i zrobione w tym wezwanie do broni, czyli CTA, ale dodatkowo oczywiście taki kostum musi posiadać i posiada plus 3 do umiejętności tarczy energetycznej. No i właśnie stąd mamy ten plus 1 do umiejętności zamrażająca zbroja. Nasz archoński kostu dodaje też, i to jest świetne, plus 1 do umiejętności mistrzostwo we władaniu zimnym, czyli dodatkowo boostuje wszystko. No i to byłoby na tyle. Lećmy dalej. Coś dzisiaj za szybko lecę dalej. Oczywiście na klacie, na sobie nosi Enigmę w wieczornym całunie. Mamy tutaj 15D i fajny roll 773. I nawet się trafiło 14% do maksymalnej wartości punktów trwałości. I to jest wszystko. I teraz lećmy dalej. You know what I seek, Marius. What I saw then was not meant for mortal eyes. Jeżeli chodzi o najemnika do czarodziejki, no to nie mogło się tutaj obejść bez najemnika z drugiego aktu, z normalu, z aurą modlitwa, która to aura wspomagana jest oczywiście mnożona przez nasze remedium, i to też jest słowo klucz, jeżeli chodzi o Merca do czarodziejki. Oczywiście remedium bardzo tanie słowo runiczne, które robimy tylko i wyłącznie na laderze, a zapewnia nam właśnie pierwszy poziom aury oczyszczenia, i to absolutnie wystarczy. W ręku, ponieważ jest to czarodziejka, która wali z ognia, nie mogło zabraknąć tutaj nieskończoności, a na klacie standardowo przyjemny harcik w kościaku z rolem 28 do wszystkich odporności i bodajże, z tego co tutaj widzę, 11D, 2375 defa, naprawdę przyjemny, i taki wam polecam. I lećmy dalej. Czarodziejki na zamieć, jak i na kule ognia, były kiedyś szalenie popularne. Super czarki, które robiły taksóweczkę, no ta bardzo, bardzo dobrze sobie radziła na normalnym koszmarze. No wcześniej nie było Sander Charmu, więc nie mogły tak naprawdę iść dalej, tylko czarka na pioruny, na błyskawice mogła to robić. Teraz oczywiście jest wielki powrót wszystkich elementali, szczególnie ognia, a my tutaj zobaczmy sobie, jak to wyglądało wcześniej.
No jest misia i polecimy sobie na Szrenka. Jak już wspomniałem, w ogóle wracając do tematu, to kula ognia dostała, przepraszam, kula zimna dostała tutaj nerwy, cały lud został trochę znerwiony, więc no nie za bardzo spotykamy na polach bitewnych właśnie czarodziejkę na kulę. Rzucimy sobie tutaj, czy sobie rzucimy bu? A, rzucimy sobie, nie zaszkodzi nam jakieś małe bu. I właśnie tu sobie odpalimy tarczę, kulkę. Mamy oczywiście zamieść, z której nie będziemy korzystali. Wszystko będzie właśnie kulka i zobaczymy, jakie mamy teraz obrażenia. Aha, pamiętajcie, że te obrażenia, które są tutaj pokazane, to właśnie występują z jednego takiego grotu. Czyli naprawdę wpakując komuś taką kulkę, to sobie przeliczcie, nie wiem dokładnie ile tych grotów tutaj wypada, ale każdy z nich ma właśnie pomiędzy 1176 do 1228. To jest naprawdę sporo. Lecimy na Szrenka. Niczego się nie boimy. Czarki stały się... O, klejnocik to weźmiemy. Czarki stały się naprawdę prześwietnymi maszynami do zabijania. Wszystko dzięki właśnie tej synergii z telekinezą. Zaczęło to zupełnie inaczej działać i władujemy się na klatę na Szrenka. Bardzo, bardzo szybko. Skarabeuszowa łupinka. Bojowy. I zobaczymy, co tutaj dali. Co tutaj dali? Zidentyfikujemy. Nie. Nie. I... No też nie. Dobrze, pierwsze trupy i możemy lecieć dalej. You have just ensured the doom of this world. That the winds will be over. The sky shall rain fire. The seas will become as blood. And all creation shall tremble before the burning standards of hell. Arise, Diablo. Lord of Terror. Jeżeli chodzi o duelowanie się, to właśnie w ten sposób będzie wyglądał nasz cały ekwipunek. Tak to będziemy robili. Na W oczywiście zamianka i podmianka. Rzucimy sobie teraz bu, żeby zobaczyć, ile w ogóle ma to życia, ile w ogóle ma to many, czy to ma w ogóle sens. I tutaj bym sobie właśnie zostawił po odpaleniu właśnie tą burzę. Zamieć, która będzie no, dawała nam około 4500, jak widzicie tutaj średnio obrażeń, to nam będzie wystarczało. Ja sami się nie przejmuję i nie będziemy się przejmować. Odpalmy tak, tak to wygląda, no jednak coś to wskoczyło na trucizny. No i nic dodać, nic ująć. Mamy tutaj prawie 1500 średniego obrażeń z jednego. Naprawdę wpakując komuś z bliskiej odległości taką kulkę, no może to poczuć. Dosyć fajny FCR. Szybsze rzucanie czarów jest też ok tutaj. No i co robimy? Nic innego, tylko teleportujemy się. Na W możemy oczywiście na siebie rzucić zamieć i czekać, jak ktoś się nadzieje. Pyk. Zobaczymy. Słuchajcie, nie duelowałem się nią jeszcze. Zamierzam ją jeszcze bardziej podkręcić. Na razie mam inne postacie właśnie w tym temacie robione, które jeszcze wam nie przedstawiłem, a które na pewno wam przedstawię. O, tutaj jeszcze jakiś panowie poszli. No i zobaczymy, jak to będzie dalej trwało, a my znowu możemy lecieć dalej. Destruction. Hatred. Terror.
A my już w Hajogat, czyli został nam Bal do zabicia. No strasznie jestem ciekaw, jak sobie nasza Soso poradzi z Balem. Wróciliśmy do ustawień pierwotnych i początkowych. Tak to właśnie wygląda. Jeszcze raz tutaj pokażę wszystkie jej plusy i minusy. No i zobaczymy, jak sobie poradzi z tym wszystkim. Czy będzie szybko zabijała tego Bala, czy będzie to niestety trwało wiecznie. Małe Bu nie zaszkodzi Jadzi, jak się Jadzi wsadzi. Tu oczywiście na zamieć. No i lecimy o duszę, to będzie dobry test. Zobaczymy, czy może się wywrócę. Może się wywrócę, wiecie, z duszami to nigdy nie wiadomo. Fu. A czekajcie, do tyłu, do tyłu. Czyżbym trafił? No i oczywiście nie. No, zdajecie sobie sprawę, że gdyby nie ten merc z Remedium, to już byśmy dawno leżeli tutaj. Trawienie, o, nieładnie. Trupki, wiecie jakie to są te bredne trupki. Czekajcie, zamieć. No pęka, pęka wszystko. Kościejowa różdżka, wezmę sobie, to będzie kasa. Jakaś kasa tutaj też. Znowu fu. Zatrzymiemy się, bo oni będą zatruwali. No wszystko pęka naprawdę miodnie. Ale ja widzę, że... O właśnie, nie wziąłem sobie tutaj... A właściwie mana się nie... Nie wykańcza. Dobrze, w ogóle wyjdziemy, sprzedamy to. Żebyśmy siebie, z siebie nie przeciężali. Uleczymy Melca. Czy do umiejętności więźnia z kościa? Zobaczcie. Ostatnio właśnie kupiłem sobie dobrą różdżkę do nekromanty. Bardzo, bardzo dobrą. Taką jak trzeba. Puścimy sobie dwa razy tutaj zamieć. Proszę, gotycka złota. Wow! To był moment, słuchajcie, to był moment. A jednak jeszcze coś ta zapomniana Soso potrafi. Jeszcze raz zbroja. I możemy lecieć. Balu, idziemy po ciebie. Sięgniemy go. No słabe to obrażenia. Strasznie słabe. Wypijemy jeszcze. Nie, powiem wam, że myślałem, że to będzie dłużej trwało. Nieźle, nieźle. Zobaczymy, czy coś w ogóle dało znowu ciekawego. No, jednak wciąż ma jeszcze ikrę. Soso na kulę szpiegula. Tu sobie lecimy do Kane'a. Może nawet już do pierwszego aktu. Tak lubię parkować postacie. No, jestem pod wrażeniem. Dalej coś się da nią krzesać. Na pewno jedna z milszych postaci, jeżeli chodzi o... właśnie... A, tu będziemy musieli naprawić. O robienie taksóweczki dla kogoś. No, tylko pamiętajmy o tym, że... Niestety to nie będzie nic. Ale bez dziurek... Nie, dobrze.
pamiętajmy o tym, że jak robimy komuś taksóweczkę takim czymś, co łupie globalnie tą właśnie naszą kulką, to uważajcie w drugim akcie na demonologa, bo można go wcześniej sprzątnąć, niż ktoś wejdzie w nasz portal. Taka moja rada. Słuchajcie, dzisiejszym bohaterem odcinka była zapomniana czarodziejka, praktycznie niespotykana. Ja nie spotykam jej od wielu, wielu miesięcy, można nawet powiedzieć, że lat, minimum z rok nie widziałem właśnie czarodziejki na kulę zimna. Frigore z łaciny, jeszcze raz przypominam, oznacza zimno. I taką właśnie czarodziejkę chciałem wam zaprezentować. Myślę, że radzi sobie dalej bardzo dobrze. No zobaczymy, jak to pójdzie na duela, kiedy będę się nie wreszcie duelował, ale tak jak mówiłem wcześniej, mam jeszcze do dokończenia i właśnie tylko binduję dwie postacie, którymi się namiętnie dueluję i tego wam właśnie życzę, żebyście sobie zrobili takie postacie, bo pragnę was po zakończeniu tej serii właśnie zarazić tymi duelkami i kto wie, może będziemy robili strumyczki z tego właśnie dueli. Słuchajcie, nie lajkujcie, nie subskrybujcie, piszcie, co byście jeszcze chcieli zobaczyć, jakie są wasze propozycje. Miłego weekendu, pa pa, i widzimy się za tydzień. They must be stopped at all costs.